Już od najbliższego poniedziałku na Baczności powinni mieć się rowerzyści oraz osoby przemierzające miasto na hulajnogach. Nie tylko policjant będzie mógł wlepić mandat za nadmierną prędkość rowerzyście lub osobie jadącej na hulajnodze. Takie uprawnienie zyskają za dwa dni również strażnicy miejscy. Mamy nowe uprawnienia, które dotyczą osób, które poruszają się po chodniku bądź drodze dla pieszych, Hulajnogą elektryczną, rowerem. Użytkownicy rowerów i hulajnóg, zarówno tych elektrycznych, jak i napędzanych siłą własnych mięśni, przemieszczając się chodnikiem z prędkością większą niż idące obok piesi, narażają się na całkiem pokaźny mandat. Według stanu na dziś wysokość grzywny może sięgnąć nawet 500 zł. Warto więc zapamiętać regułę dotyczącą chodnika. Pieszy ma zawsze pierwszeństwo i to pieszy tam jest jakby głównym użytkownikiem tego szlaku, a nie hulejnoga czy rower. Od maja, kiedy to przepis wszedł w życie, strażnicy mieli do dyspozycji tylko jeden sposób dyscyplinowania, pouczenie, korzystali z niego, ale efekty były różne. Są osoby, którym pouczenie wystarczy. I to jest większość osób, ale są również osoby, czasami młode, którym to pouczenie nie wystarcza. I dlatego dostaliśmy taki instrument, który możemy użyć i myślę, że. On bardziej zdyscyplinuje niektóre osoby. Warto też przypomnieć, że rowerzysta lub użytkownik hulajnogi może poruszać się chodnikiem tylko w jednej sytuacji, gdy nie ma ścieżki rowerowej. A na jezdni obok dozwolony jest ruch pojazdów z prędkością wyższą niż 30 km na godzinę.